plakat jest przede wszystkim komunikatem, który przedstawia jakiś stosunek do rzeczywistości. Jest zapowiedzią wydarzenia, zaproszeniem do filmu, spektaklu czy dzieła muzycznego. Co kryje się za plakatem? Z jakimi wyzwaniami musi się zmierzyć twórca, by zyskać moment uwagi przechodni? Co takiego zrobił plakat, że zyskał sobie miejsce eksponatu w muzeum? Świętujemy dzisiaj nie tylko wernisaż wspaniałej wystawy, której autorami są wszyscy wybitni graficy, mistrzowie i bardzo młodzi, również nawet debiutanci stawiający pierwsze kroki w tej ciężkiej, trudnej sztuce, jaką jest plakat. Ale świętujemy dzisiaj również wyjątkowy dzień urodzin Muzeum Plakatu w Wilanowie. Kończymy dzisiaj 45 lat i mam nadzieję, że w dalszym ciągu podobamy się Państwu. Proszę Państwa, to jest tak, że nie wszyscy wiedzą, jak to wszystko było od początku. Ja w dwóch słowach tylko powiem, bo niestety muszę wtedy też pochwalić siebie, ale w moim wieku to już można. Otóż chciałam powiedzieć, że gdyby nie pani Fiałkowska, która wymogła na dyrektorze Lorenzu, żeby to muzeum powstało, muzeum by nie powstało. Udało się ściągnąć do tego kraju naprawdę najwybitniejszych artystów z całej Europy, a także ze świata. I tu chciałabym powiedzieć jedną ważną rzecz. To muzeum jest jedynym muzeum w Europie. I bardzo bym chciała, żeby pan dyrektor Jaskanis zechciał też pamiętać o tym, że może to muzeum powinno tu jednak być, bo ono naprawdę jest wizytówką sztuki polskiej. 45 lat to kawał czasu, ale jak ja miesiąc temu kończyłem 60, to mi się wydaje, że to jest po prostu szczeniak. Chyba kryzys wieku średniego nie dotyczy muzeum, natomiast, ale gdybyście wy młodzi nie robili fajnych rzeczy, to mnie by też się nie chciało. I mam wielką prośbę, są teraz media, są Facebooki, są fanpage'e, wspierajmy muzeum, bo bez muzeum, bez naszej pracy, bez naszego wsparcia, oni sobie nie dadzą rady. Mam do Państwa, do wszystkich kolegów apel, przekazujmy wszystkie swoje nowe prace do muzeum i wtedy to muzeum będzie naprawdę aktualne. Także gratuluję wszystkim, dziękuję i dziękuję muzeum. Dlaczego warto przyjść na ten wyjątkowy, jubileuszowy salon? Warto przyjść, dlatego że jest możliwość spotkania się tutaj z plakatami, w zasadzie z przekrojem sztuki plakatu od początku istnienia mistrzów, bo możemy mieć tutaj okazję spotkać się z plakatami stworzonymi przez mistrzów plakatu, którzy tworzyli Polską Szkołę Plakatu, jak Waldemar Świeży, Rosław Szajbo czy Mieczysław Wasilewski. Cała gama wspaniałych nazwisk, ale również możemy zobaczyć te plakaty, które powstały, czy wyszły z rąk, czy z wnętrza, z wyobraźni debiutantów, którzy robią plakaty po raz pierwszy w życiu profesjonalnie, kierując je na wystawę w muzeum. Także rzeczywiście można przyjść i zachwycić się tym kolorowym światem wyobraźni, bo tak to naprawdę należy ten salon nazwać. W blasku fleszy większość plakatów błyszczy jasnym, choć odbitym światłem. Warto się zastanowić, co sprawia, że jedne z nich są dostrzegalne, a inne przepadają w gąszczu miasta. Gdzie jest naprawdę miejsce plakatu? Czy przypadkiem nie na ulicy, czy jednak w przestrzeni muzealnej? To jest dobre pytanie, rzeczywiście. Ja myślę, że teraz coraz bardziej jakby plakat staje się odrębną sztuką, która już może nawet, o ile dawniej rzeczywiście funkcjonował na ulicy, jako sztuka uliczna, teraz on ma w zasadzie już własną estetykę i jako taki może rzeczywiście funkcjonować w przestrzeni galeryjnej. Nadal pozostając plakatem, sztuką jednocześnie słowa i obrazu. To jest przegląd, wystawa przeglądowa, więc tak naprawdę tutaj mamy jakby cały przegląd sztuki współczesnej plakatu polskiego z ostatnich dwóch lat. Natomiast rzeczywiście bardzo ładnie się zaznaczają dorobki artystów szczególnych, najbardziej płodnych, takich, którzy może najbardziej są zauważalni i ostatnio najbardziej też aktywni. Trochę nie chciałbym wyróżniać poszczególnych nazwisk, ponieważ ona jest tak naprawdę, z zasady jest demokratyczna i jakby też na naszym celem jest tutaj jakby pokazanie wszystkich. Jak powinno się patrzeć na plakat współcześnie, kiedy jesteśmy zalewani milionem obrazów każdego dnia? Co wyróżnia plakat? Co sprawia, że on jest po prostu sztuką, chociaż użytkową?
To jest trochę tak jak z poezją. Wszyscy mówimy w jakiś sposób, używamy języka, ale poezja jest takim szczególnym rodzajem wypowiedzi, która jakby pokazuje nam sam język. I w pewnym sensie plakat jest takim rodzajem wizualnej poezji. Plakat żyje krótko na ulicy. Wiadomo, że jeden plakat zaklejany następnym, jeden jest jeden dzień, jeden tydzień. Te, które są najlepiej opłacone, są dłużej. I to dopiero w takiej galerii jak tutaj, czy w muzeum można zobaczyć, jaki ten plakat jest i go porównać, prawda? Zobaczyć w większym wymiarze. Jak postrzega pan na przykład w przestrzeni Krakowa, Warszawy, w tej przestrzeni miejskiej, publicznej, miejsce plakatu? Czy on jest w ogóle jeszcze widoczny i czy... To jest rzeczywiście plakat artystyczny. To znaczy, każde miasto ma swoją specyfikę i ma takie ulice, którymi się chodzi, na których się widzi te plakaty. No bo jadąc samochodem, to się widzi billboardy, prawda? Bo to jedzie się szybko, trzeba widzieć coś dużego. Plakat ma mniejszy format i no, to jest dla takich raczej pieszych, albo jak jadą tramwajem, no to coś tam miga, ale głównie dla takich ludzi, którzy przechodzą, żeby coś mogli podejść i zobaczyć, ale żeby podeszli, no to musi być coś takiego, co ich też przyciągnie, prawda? No to musi być i obraz, i tekst, musi to być ze sobą zgrane. Jednym słowem, przestrzeń muzeum plakatowi służy. Demokracja demokracją, ale miasto rządzi się raczej prawami dżungli. Wydaje się, że nie ma nic prostszego niż połączenie obrazu i tekstu. Co zatem stanowi wyzwanie dla artysty? Kim jest twórca plakatu i czy każdy plakat jest sztuką? Mogą być o tendencjach, natomiast warto mówić, że każdy może robić. Że to przestało być sztuką ekskluzywną. Dlatego, że komputer i programy pozwoliły właściwie każdemu tworzyć plakaty. Ja myślę, że to jest bardzo przyjemne zajęcie. Nagrywa pani to? Już? Jest to bardzo przyjemne zajęcie. W związku z czym na pewno lepiej robić plakaty, żeby pracować na roli. Albo w biurze. Natomiast niewiele ludzi zdaje sobie sprawę, że dobry plakat jest naprawdę autentyczną sztuką współczesną. Jest to sztuka przez duże S. Myślę, że te dobre plakaty, ci ludzie, którzy je tworzą, cały czas będą się zapisywać w historii polskiego plakatu, dlatego że jest to bardzo piękna sztuka. Powiedziałem, że współczesna, dlatego że jest to współczesna sztuka, którą właściwie każdy może zrozumieć i posiąść. Wziąć pod pachę i powiesić na ścianie w domu. Jeżeli plakat ukazuje się na ulicy, to może się zdać, że to jest największa galeria, jaką można mieć swojej własnej sztuki. Jak powstaje plakat? Plakat powstaje w ten sposób, że mając szacunek na kogoś, kto plakat zamawia, myślimy, co zrobić, żeby odpowiedzieć na pytanie. No bo w końcu dyrektor teatru zadaje pytanie. Mam sztukę taką i taką, zrób mi plakat. Od tego zaczyna się jakaś taka ciąża plakatowa. I oczywiście jest to bardzo interesujące, dlatego że to nic się kosztuje. Natomiast tak główkowanie, ta zabawa zgadywankę jest oczywiście straszna atrakcja. I ja myślę, że bardzo ważne w plakacie jest, żeby móc zrobić plakat artystyczny na temat. Nie obok, tylko na temat. Natomiast wydaje mi się, że dużo ludzi robi plakaty dla siebie, a niekoniecznie na temat i dla kogoś, kto zamawia. Sztuka elitarna, ekskluzywna, użytkowa czy uliczna, jakbyśmy nie nazwali tego wyjątkowego charakteru, który plakat tworzy w atmosferze miasta, zawsze zmierzamy do pytania. Dlaczego plakat zdobi mury muzeum, a nie zdobi miast? Zbieram plakaty mniej więcej od 40 lat, to każda wystawa plakatów mnie interesuje, ponieważ mam jakąś skalę porównawczą do tego, co widziałem na świecie, a widziałem tych plakatów rzeczywiście dziesiątki tysięcy od Toulouse-Lautreca Muchy do współczesności.
No i jestem ciekawy, ten plakat, który podobno już umarł, polski, bo tak, tak o nim mówią, to wydaje mi się, że jeszcze gdzieś drzemie w tej polskiej duszy i wśród polskich artystów. Natomiast oczywiście to są... mam mieszane uczucia, dlatego że niektóre rzeczy mi się bardzo podobają, inne rzeczy wydają mi się troszeczkę banalne, jakby zgodne z nurtem, który jest obecnie modny, i jest to powielanie się trochę niektórych elementów. Natomiast no, szkoda, że one się nie pojawiają na ulicy. Tak, oczyściłbym zdecydowanie z miast, z billboardów ogromnych, witających na każdym kroku, tam gdzie się wjeżdża do, nie wiem, do Zakopanego na przykład, gdzie po prostu kakafonia wizualna tych billboardów jest mocno przerażająca. Do refleksji nad pracą artysty i tradycją Polskiej Szkoły Plakatu skłoniła nas wypowiedź Lecha Majewskiego. Na czym polega ta specyfika Polskiej Szkoły Plakatu? Coś, co nazywa się pewnym unikalnym spojrzeniem, bo przecież jest coś takiego, co bardzo trudno zdefiniować tak naprawdę, nawet znając legendy twórców. Proszę spróbować odpowiedzieć. Akurat to słowo jest lekko nadużywane, Polska Szkoła Plakatu. To oczywiście pojawiło się w latach 50., gdzie polski plakat zaszokował cały świat, ponieważ był bardzo artystyczny. Ale trzeba jedne rzeczy pamiętać. Ten plakat był bardzo różnorodny. To różni twórcy nadawali ton tym plakatom. Natomiast sposób myślenia, jaki w ogóle cechuje w ogóle polską sztukę od czasów, prawda, dawnych, czyli posługiwanie się metaforą, aluzją, przenośnią, on niejako spowodował, że te plakaty polskie były jakieś inne, prawda? I to właściwie się nie zmieniło. No i teraz pytanie, gdzie dzisiaj polski jest plakat? No, polski plakat jest tak samo jak wiele innych plakatów na całym świecie, no, dość dobrze postrzegany. Z prostej przyczyny, no, mamy wielu wspaniałych twórców, coraz więcej mamy młodych ludzi, tu widać też na ścianach pojawiają się, którzy robią plakaty, wygrywają konkursy, w dalszym ciągu jest popularny, ale nie nazywałbym to już Polską Szkołą Plakatu, chociaż na całym świecie wszyscy posługują się tym pojęciem, prawda, mówiąc, no tak, no wiadomo, to Polska Szkoła Plakatu. Czyli, że inaczej mówiąc, jeśli oceniana jest wartość pozytywna polskiego plakatu, to na świecie jest, wtedy pada hasło Polska Szkoła Plakatu. W twórczości jest coś takiego. Się ma pomysł, albo się pomysł wypracowuje, prawda? Jak mawiał Stefan Kisielewski, kiepska to prawda, która nie może dojść do ludzkiej świadomości bez reklamy. Czy jest ona na wysokim, czy kiepskim poziomie? Nam pozostaje cieszyć się z faktu, że polski plakat mierzył i nadal mierzy nieco wyżej niż sięgają miejskie billboardy.